Witam serdecznie. O, mam jakiś wysoki, a czy jakiś mocny głos. Byłem na urlopie, stężałem i zmężniałem. Dlatego mój głos jest tak mocny. I prawdopodobnie będzie taki przez cały rok. Cieszę się bardzo, że jesteśmy razem. Mam taką nadzieję, że udało się nam odpocząć. Może się powiedzieć, że mi się nie udało, to będziemy Cię błogosławić. I mam taką myśl, że należy spodziewać się dobrych rzeczy. Do tego zostaliśmy wezwani, zaproszeni przez naszego Boga. Bóg mówi: spodziewaj się dobrych rzeczy w swoim życiu. Spodziewaj się tego, że Bóg o Tobie myśli, o Ciebie się troszczy, że Bóg o Ciebie dba. Przyzwyczajaj się do tego, nawet gdy czasem przyjdzie przejść trudniejszą sytuację. Chciałbym, abyśmy dzisiaj mogli spędzić czas na głoszeniu Bożego Słowa, ale chciałbym też jeszcze raz serdecznie zaprosić nas wszystkich na szabat sobotni. Jeżeli masz taki czas, jeżeli chcesz czerpać piękne myśli z święta Rosh Hashanah, głowa roku czy Nowy Rok, jeśli chcesz uczyć się coś o Jezusie z tych świąt żydowskich, to zapraszam bardzo serdecznie. Ja, ja, ja wybieram się. Z moją żoną wybieramy się. Ale wracamy do tego, co tutaj jest niezwykle ważne. Dzisiaj chciałbym mówić o Bogu i o nas. Wiecie, gdy mówimy o Bogu, to zawsze w jakiś sposób mówimy o sobie. Nie można mówić o sobie bez Boga i nie można mówić bo o Bogu bez siebie. Jakoś z naszym Bogiem jest tak, że gdy On jest, to i zawsze jest ktoś wokół Niego. Bóg kocha grupę. Bóg kocha człowieka. Bóg kocha być z innymi. Choć jest jeden, to nie jest samotny. I dzisiaj jesteśmy znakiem Jego obecności. Dzisiaj jesteśmy wyrazem tego, że On kocha być otaczanym przez ludzi, którzy należą do Niego. On kocha znajdować tych, którzy Go nie znają. On kocha ujawniać swoją miłość i łaskę innym ludziom. I dlatego chciałabyśmy mogli rozpocząć modlitwą. Drogi nasz Ojcze, Chcemy naprawdę w Tobie odpoczywać. Ale odpoczywając, chcemy napełniać się darem miłości i mocą, która nas będzie uzdalniała do nowych rzeczy każdego dnia krok po kroku. Prowadź dzisiaj nas podczas tego słowa i kieruj nasze serca ku sobie samemu. Amen. Będziemy czytać fragment z pierwszego listu Piotra, z drugiego rozdziału, z wiersza. 9 i dziesiątego. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, by rozgłaszać wspaniałość Tego, który was wyrwał z ciemności i wprowadził w swoje zachwycające światło. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, Teraz jesteście ludem bożym. Dla was niegdyś nie było miłosierdzia, a teraz go dostąpiliście. Tak krótki fragment, i gdy mu się dobrze przyjrzymy, to spotykamy się z niecodziennym zjawiskiem. Bez trudu wyłapujemy. Niespotykane na co dzień określenia. Te określenia sprawiają nam pewnego rodzaju radość, ponieważ jesteśmy też w Nowym Testamencie, to automatycznie owe słowa odnosimy do siebie. Jakie to są określenia? Jakie są to słowa? Ród wybrany. Królewskie kapłaństwo. Naród Święty, lud nabyty na własność. Ja jestem przekonany, że pewnej grupie tutaj wśród nas, one czasem pobrzmiewają nieprawdopodobnie. Z drugiej strony, w tym całym pobrzmiewaniu nieprawdopodobnym, z niezwielką radością przyjmujemy je jako wyraz niezwykłego, uwaga, awansu danego nam w Chrystusie. Jesteśmy rodem wybranym, jesteśmy królewskim kapłaństwem, jesteśmy narodem świętym i wreszcie jesteśmy ludem nabytym na własność. Czytając ten tekst i ciesząc się tym, że jesteśmy stworzeni na obraz Boży i na Boże podobieństwo, ciesząc się tym, że jesteśmy myślącymi istotami, odczuwamy, że tutaj należałoby zadać pytanie: dlaczego te określenia, po co one są tutaj tak stłoczone, spędzone, o co w tym wszystkim chodzi? I z typową dla siebie gracją, Chcę powiedzieć, że przyjdzie czas, podczas tego co mówię, gdy na te pytania odpowiemy. Jednak, tak, pójdziemy na okrętkę. Najpierw dobrze jest zadać pytanie, skąd owe określenia pochodzą. I tutaj już widzę, jak się wyrywamy wszyscy. Ja, ja, ja powiem, odpowiem za Was. Te określenia pochodzą ze Starego Testamentu. Piotr, pisząc ten list, powołuje się na pewne fragmenty ze Starego Testamentu, na przykład z Księgi Wyjścia, 19 rozdział, wiersze 5 i 6, albo Księga Izajasza, 43 rozdział, wiersz 20 i 21 oraz. Możemy tutaj jeszcze wyciągnąć kolejną księgę, księgę Malachiasza, rozdział trzeci, wiersz 17. Biorąc pod uwagę, że jesteśmy po wakacjach i nie jesteśmy wprawieni do dużego, długiego siedzenia, obiecuję, że nie zajrzymy do wszystkich, ale przynajmniej do niektórych zajrzymy. Co najwyżej skupimy się na Księdze Wyjścia, na XIX rozdziale, w wierszach od 1 do 6, ponieważ tam właśnie mamy niezwykłą koncentrację tych wszystkich terminów. Jednak to, co szczególnie jest ważne, gdy widzimy te określenia, to te określenia wszystkie pochodzą ze Starego Testamentu. I uwaga, odnoszą się do Izraela. Odnoszą się do Izraela. Wróćmy jednak do tekstu wyjściowego, który, który właśnie czytałem: Ale Wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, by rozgłaszać wspaniałość tego, który Was wyrwał z ciemności i wprowadził w swoje zachwycające światło. Wy, którzy niegdyś byliście nieludem, teraz jesteście ludem Bożym, dla was niegdyś nie było miłosierdzia, a teraz go dostąpiliście. I co widzimy teraz już? Widzimy, jak apostoł Paweł odnosi te wszystkie określenia do swoich czytelników, do czytelników swojego listu. Dobrze, idźmy dalej. Kim są jego czytelnicy słuchacze? Jego Czytelnicy, a lepiej powiedzieć słuchacze, bo jedna osoba czytała, a inni słuchali, są wierzącymi w Pana Jezusa i tu uwaga, zarówno spośród mesjańskich Żydów, jak i nieżydów. Spośród mesjańskich Żydów, jak i nieżydów. Niezwykła rzecz to słowo, pierwotnie dotyczące wyłącznie etnicznego Izraela, dzisiaj Płynąc, ogarnia ono cały świat wszystkich ludzi, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa. Te cztery określenia odnoszą się do każdego wierzącego w Jezusie Chrystusie. Nieważne, czy ma pochodzenie żydowskie, czy ma pochodzenie nieżydowskie. A teraz posłużę się wiodącym tekstem biblijnym Starego Testamentu, który jest bazą. Piotrowego wywodu, bo Piot najwięcej czerpie. Więc księgą wyjścia 19, rozdział wiersz 1 do 6. W pierwszym dniu trzeciego miesiąca po wyjściu Izraelitów z Egiptu, przybyli oni na pustynię Synaj. Wyruszyli z Refidim, przybyli na pustynię Synaj i rozłożyło się tam, rozłożyli się tam obozem. Obozowali naprzeciw góry. Mojżesz zaś wstąpił do Boga, a Pan odezwał się do niego z góry. Tak powiesz domowi Jakuba, i jego synom e, e, i synom Izraela, oznajmisz. Sami widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak was nosiłem na skrzydłach Orlich, i przyprowadziłem was do siebie. A teraz, jeśli będziecie uważnie słuchać mojego głosu i przestrzegać mojego przykaza przymierza, będziecie moją szczególną własnością pośród wszystkich ludów, gdyż moja jest cała ziemia. Będziecie mi królestwem kapłanów i narodem świętym. Te słowa przekaż synom Izraela. Wspaniały tekst pokazujący jak Bóg Doprowadza Izraela do góry Synaj. Bóg zaprasza Mojżesza na górę, przeprowadza z Nim poważną rozmowę, która jest kluczowa dla egzystencji narodu. I w tej rozmowie to, co szczególnie mnie ujmuje i z tego dzisiaj też chcę pewien wątek wyciągnąć, podkreśla osobiste doświadczenia Izraelitów. Bo tam pada słowo: I sami widzieliście, co uczyniłem w Egipcie. Sami widzieliście. Sami doświadczyliście na, na sobie Bożą opiekę, też podczas drogi na Synaj. Izraelici zobaczyli działanie Boga wobec Egipcjan i podczas wędrówki po pustyni. I jeszcze więcej, sam Mojżesz i Izraelici dostali też dowód prawdomówności Boga, że on ich doprowadzi pod tę górę, do której dotarli, bo czytamy te słowa, przyprowadziłem Was do mnie. A wcześniej w księdze wyjścia w trzecim rozdziale w wierszu dwunastym Bóg mówi do Mojżesza, to będzie dla Ciebie znakiem, że ja Cię posłałem. Gdy wyprowadzisz ten lud z Egiptu, oddacie cześć Bogu na tej górze. Czytając ten tekst, od razu widzimy, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy widzieli i doświadczyli opieki i mocy Boga. Widzieli i doświadczyli. Bóg okazał im miłosierdzie i łaskę, po to, aby ich przyprowadzić do siebie. To jest mocne. Bóg okazał im miłosierdzie i łaskę, po to, aby przyprowadzić im, ich do siebie samego. Bóg okazał Tobie miłosierdzie i łaskę w Chrystusie, aby Przywrócić ciebie sobie samemu. Bóg okazał ci miłosierdzie i łaskę, abyś mógł, mogła z nim być. Jezus w Ewangelii Marka wezwał imiennie i powołał apostołów, aby z nim byli. Czytamy na początku Ewangelii Marka. I aby ich wysłać. Na zwiastowanie Ewangelii, aby z nim byli. Bóg chce być z nami. To tak jak rodzic chce być dzieckiem i dziecko pragnie być przy ojcu i mamie. Nie ma lepszego, szczęśliwszego miejsca, bardziej bezpiecznego niż bycie w takiej relacji. W zdaniu przyprowadziłem Was do mnie odbija się myśl o tym, jak Pan młody prowadzi pannę młodą do komnaty. I ta myśl służy kolejnemu obrazowi, mającemu wyrazić relację przymierza, jaka zachodzi między Bogiem a Izraelem. Bóg, zawierając przymierze z sobą, nie tylko nadaje przykazania, nie tylko tu powstaje pewien kontrakt, układ. Ale Bóg nadając przymierze, tak naprawdę zaprasza do relacji. Do relacji. Zaprasza ciebie i mnie, tak jak zaprasza starożytnego Izraela, do relacji ze sobą. Nie ma nic ważniejszego. Wiecie, bycie tutaj na nabożeństwach, to ty, nie tylko jest po to, aby coś zrobić i coś wykonać przed Bogiem. Ale być z Bogiem i ze sobą i coś razem czynić dla Boga jako Jego Synowie i córki. Bogu zależy na Tobie. I w księdze Wyjścia w 18 rozdziale w wierszu pierwszym czytamy, że Jetro kapan Midjański też Mojżesza usłyszał o wszystkim, co Bóg uczynił dla Mojżesza i dla, swoje, i dla swojego ludu Izraela. I on przybył, bo usłyszał. I wiecie, chciałbym, żebyśmy dostrzegali tutaj pewne słowa, bo one są ważne. Izrael widział na własne oczy. Izrael sam zobaczył. Jetro przychodzi i on na podstawie tego, co inni mu mówią i donoszą, chce to zobaczyć. Jetro, Boże, czyny dokonane na pustyni. Znał tylko ze słyszenia. I teraz chciałbym zrobić poważną dygresję. Kimkolwiek jesteś, posłuchaj tego uważnie. Zadbaj o to, żeby mieć swoje osobiste doświadczenia związane z Bożą opieką na drodze, którą podążasz dzień po dniu. Zadbaj o to, żeby mieć swoje osobiste doświadczenia. Oczywiście nie próbuj Bogu dyrygować, jak on ma to robić, ale go szukaj, a on cię zaskoczy. W życiu, jak w życiu, raz będzie lepiej, raz gorzej. Jednak gdy posiadasz osobiste doświadczenia swojego spotkania czy spotykania się z Bogiem, to one stają się jak bezcenne perły dotyczące Bożej opieki w Twoim życiu, i stają się czymś więcej, stają się kamieniami pamięci, mówiącymi Ci o tym, że Bóg nie zapomniał. Owe kamienie pamięci będą umacniać Twoją wewnętrzną, duchową strukturę i pozwolą Ci przetrwać najgorszą pustynię. Dbaj o to, Osobiste doświadczenie Boga. Nie ze słyszenia, ale z doświadczenia. Choć czasem możesz tak myśleć i odczuwać, że Bóg zapomniał, zdarzyło się nam, zdarzyło się mi. Tu i teraz, w tej chwili, jak również tam i wtedy byli ludzie, którym, którym nie obce było poczucie, że Bóg o nich zapomniał. I to nie jest grzechem, gdy takie się poczucie pojawia. Tak dzisiaj, jak i wtedy, w czasach Starego i Nowego Testamentu, różne osoby prowadzą czy też prowadziły z Bogiem pełną emocji dyskusję. To dobrze, słuchajcie, jeżeli się szarpiesz z Bogiem, to chwała Bogu. Zawsze z tego coś wejdzie. To dobrze, bo to jest znakiem, że nadal żyjemy. Boli nas, ale wciąż na czymś nam zależy. Chiop. Dla przykładu w niewyobrażalnym cierpieniu rozmawiał z Bogiem, nie odwrócił się napięcie na pięcie niczym nadąsane dziecko nie stanął plecami do Pana Boga. Hiob cierpiał, ale nadal rozmawiał z Bogiem, ponieważ wciąż ufał mu. Wiecie, czasem my, pastorzy, popełniamy błąd, próbując tak ugłaskać osobę, żeby już przestała. A ja mówię, nie, ty musisz dojść do miejsca, w którym wreszcie powiesz dość, ja chcę Boga. Ty musisz dojść do, do tego miejsca. Czasem ja tak robiłem, że chciałem ugłaskać, dobra, daj spokój, już czas wracać do Boga. Nie, nie, nie. Musisz dojść do miejsca, w którym zrozumiesz. Nareszcie zrzuciłem ciężar. Choć kompletnie, Chop nie pojmował ostatnich wydarzeń, które wywróciły jego życie do góry nogami, to nadal ufał Bogu, i z nim, a wyrazem tego było, że On z Nim rozmawiał. Dlatego właśnie dyskutuj z Bogiem, rozmawiaj z Nim. Jeśli masz ochotę, nawet możesz z Nim się pokłócić. Tylko pamiętaj, żeby gniew, ten gniew nie był aż po zachodzie słońca. Panu Bogu nic się nie stanie, nie przestanie być Bogiem. A teraz zróbmy taką, takie oto wewnętrzne-duchowe ćwiczenie. Czy jesteś w stanie przywołać choć jedno swoje osobiste doświadczenie związane z Bożą opieką? Pomyśl przez chwilę. Rusz głową. Poszperaj w swojej duszy, czy jesteś w stanie przywołać choć jedno osobiste doświadczenie związane z Bożą opieką. To jest właśnie kamień pamięci. Zrób to teraz i od tej chwili zacznij dokumentować to, co Bóg uczynił w Twoim życiu. To na pewno zmieni Twoją perspektywę na Boga, na siebie, na ludzi, na życie. To również uwolni twoją, Twoje serce od małostkowości, by skupiać się na rzeczach trywialnych i prze, a, przeoczyć yy, rzeczy bardzo ważne. Ale to również natchnie Cię nadzieją i dobrze nastroi wobec. Przyszłości. Taka mała dygresja, ale warto było o niej powiedzieć. Wracamy do tekstu. Od czego Bóg wybawił Izraela? Bóg wybawił Izraela z mocy Egiptu. I teraz, ale do czego Bóg powołał Izraela? I właśnie chcę powiedzieć o czterech rzeczach, które gdzieś tam są zawarte. W tych czterech określeniach pokrótce im się przyzna, przyjrzeć, do czego Bóg powołał Izraela. Po pierwsze, Bóg powołał Izraela, aby był jego szczególną własnością. Bóg powołał Izraela, aby był jego szczególną własnością. Bóg powołał Kościół, aby był jego szczególną własnością. Bóg powołał Ciebie, abyś był, była jego szczególną własnością. Bóg chce, abyś był była Jego swoistą perłą w koronie, najcenniejszym klejnotem i ozdobą wieńczącą władzę Boga nad narodami całej ziemi. Już, już, emocje przeszły. Mocne. Ja nie wazelinuję. ja jeszcze nie dokończyłem tego, co mówię. Ja nie kładę wazeliny, ale konfrontuję siebie i was z tą prawdą. Bóg wybrał Izraela, wyznaczając mu w ten sposób szczególne zadania. Wszystkie narody, tak naprawdę zgodnie z Biblią, należą do Boga, lecz Izrael miał stanąć w miejscu szczególnego przywi przywileju. I uwaga, to drugie dopowiem. I. Ogromnej odpowiedzialności. Wiecie, jak to jest. Przywileje to jedno, odpowiedzialność to drugie. Przywileje to jedno, odpowiedzialność to drugie. My, jako ludzie, uwielbiamy. Uwielbiamy przywileje. Na przykład, usiąść na wygodnym, miękkim fotelu. I zadbać o to, żeby staruszka siedziała na starym, rozklekotanym krześle. No bo mi się należy. Wszystkie narody należą do Boga, lecz Izrael miał stanąć w miejscu szczególnego przywileju i ogromnej odpowiedzialności. To, że jesteśmy jego szczegół, szczególną własnością, to nie tylko się w tym określeniu podkreśla przywilej ale również w tym określeniu kryje się odpowiedzialność. Po drugie, Bóg powołał Izraela, aby był jego królestwem kapłanów. Fraza dość kłopotliwa dla tłumaczy. Można ją różnie tłumaczyć, że to są królowie, czyli kapłani, królestwie kapłaństwo albo królestwo kapłańskie albo królowie i kapłani. Niezależnie od tego, jakiego dokonamy wyboru, Główna myśl tego określenia jest następująca. Królestwo Boże składa się z ludu kapłańskiego. Izrael jest Królestwem Bożym składającym się z ludu kapłańskiego, ponieważ Piotr o tym pisze w swoim pierwszym liście: Kościół jest, jest manifestacją Królestwa, Bo, Królestwa Bożego, w którym jest lud kapłański, są kapłani. Czy odbieramy to? A może w ogóle się nie czujesz, że jesteś w Królestwie Bożym, a może w ogóle się nie czujesz, że jesteś kapłanem. Ale w momencie, gdy Jezus stał się Twoim Panem, włączony zostałeś, zostałaś do tej rzeczywistości. W takim ujęciu wszyscy Izraelici w Starym Testamencie, jak i Kościół w Nowym Testamencie, są całym sercem oddani służbie Bogu. I cieszą się przywilejem dostępu do Niego. Są oddani służbie Bogu i cieszą się przywilejem dostępu do Niego. Kapłani reprezentują Boga przed ludźmi i mają dostęp do Boga. W Starożytnym Izraelu kapłani reprezentowali Boga wobec narodów. W jaki sposób to mieli, mieli robić? Głosząc słowo Boże stawiając się za ludzi, pomagając ludziom pojednać się z Bogiem. Słuchajcie, to, co robili kapłani z Starego Testamentu, dzisiaj my też to robimy. Głosimy Słowo Boże, wstawiamy się za innymi i pomagamy innym pojednać się z Bogiem. Czasami widzimy ludzi i czujemy ten dobry Boży ciężar na sercu, aby o nich się modlić i o nich wołać. Realizujesz powołanie kapłana nie zwlekaj, gdy masz ten impuls wewnętrzny, rób to, bo Bóg wybrał Ciebie jako kapłana, dał Ci otwarte oczy jako kapłanki, żebyśmy mogli się modlić o te osoby. Po trzecie, Bóg powołał Izraela, by był Jego narodem świętym. Naród święty. To znaczy miał być on narodem wydzielonym i różnym od reszty narodów. Ale będąc wydzielonym i różnym, miał nie być, nie, nie, tutaj jest pewien paradoks, wydzielony i różny, a jednak pośród narodów, żeby być dla nich szczególnym znakiem obecności Boga w świecie. Tam, gdzie jest zaniedbana świętość, tam nie ma znaku obecności Boga w świecie. Tam jest upodobnienie się do schematu tego świata. Więc gdy myślisz o sobie jako o części narodu czy świętego, to myśl o sobie jako o chodzącym znaku i manifestacji obecności i wielkości Boga. Wtedy, tylko wtedy, gdy będziesz trzymać się tej prawdy, dokona się coś niezwykłego. Dokona się coś niezwykłego. Gdy okażesz stałość i wierność w byciu oddanym Bogu, wtedy ta prawda, że jesteś narodem świętym, ujawni się z całą siłą i z przekonaniem. Słuchajcie, od 1984 roku widziałem już wiele po kościołach, choć nie widziałem wszystkiego, są starsi wierze ode mnie. Ale widziałam jedną całkowicie niesamowitą rzecz. Tam, gdzie jest miłość, wzajemne oddanie sobie i stawianie Boga na pierwszym miejscu, tam jest siła świadectwa. Tam jest siła świadectwa. Ludzie przychodzą i doświadczają mocy Boga. Tego nie można nadrobić listkami figowymi, przysłowowymi listkami figowymi. To jest darem od Boga. To doświadczanie prawdy, że jestem lud, narodem świętym, jest otwieraniem się na rzeczywistość Boga, który chce się manifestować przeze mnie, przez ciebie i przez nas. Izraelici, jako szczególna własność Boga, mieli pamiętać o tym, że są kapłanami i świętymi Boga. Krótko mówiąc, o co tu chodzi? Mieli trzymać się z dala od wszystkiego, co charakteryzowało zło. Choć nie mieli trzymać się z dala od tych, wobec których składali świadectwo. I po czwarte, już na liście apostoła Piotra, choć to wynika ze Starego Testamentu, pojawia się jeszcze jedno określenie, rodem wybranym. Izrael był wybrańcem Bożym. Kościół jest wybrany. I teraz. Piotr, mówiąc to wszystko, wymieniając te określenia, on to robi po coś. On to robi po coś dla mnie i dla ciebie. Mówi Patak, tak jak w Starym Testamencie Bóg dokonał wielkiego dzieła, wyprowadził Izraela z Egiptu. Tak jak w Nowym Testamencie Bóg dokonał wielkiego dzieła, dał swojego Syna, który umarł na krzyżu za ciebie i za mnie. Bóg to zrobił po coś. Zrobił to na ze względu na swoją chwałę i dla ciebie. Bóg chce, abyś odpowiedział, odpowiedziała Mu posłuszeństwem i wiernością. Posłuszeństwem i wiernością. On chce, abyśmy odpowiadali Mu posłuszeństwem i wiernością. Wiecie, ja musiałem uczyć się jednej lekcji, ciągle mam z tym problem. Jako klasyczny Polak wychowałem się w mentalności ludzkich dokonań i uczynkowości. I wiecie, w pewnym momencie to do mnie tak głęboko dotarł, że zrozumiałem. Bóg mówi Grzegorz, chodź, usiądź mi na kolanach, pobądź ze mną, poczuj się wolny i bezpieczny, nasyć się moją obecnością. Nie próbuj nic mi udowadniać. To ja ci udowodniłem, że tylko Jezus Chrystus gładzi grzechy świata. A proszę ciebie, abyś dołączył do mnie, był ze mną, a będziesz jak mistrz, będziesz jak mistrz, kimkolwiek jesteś, będziesz jak Chrystus. Kwestia czasu, czy jesteś z Chrystusem. Czy jesteś z Chrystusem? Byłem zdruzgotany. Byłem zdruzgotany, bo to było mocne słowo dla mnie. Byłem nauczony, że trzeba ciężko pracować. W końcu wychowałem się jako syn rolnika. Teraz oczywiście zniewieściałem w tym mieście. Przepraszam, panie, zrobiłem się delikatny. Cofam słowo, proszę wybaczcie mi. Nie jestem męskim żywinistą. Zdelikatniałem ale wychowałem się na wsi, gdzie trzeba było naprawdę wytężyć rzeczy i jestem teraz u mojego brata na wsi, on jeździ traktorem, wszystko ma elektroniczne, nawet ma klimatyzację lepszą niż w Twoim samochodzie. Ja mówię, co? To ja musiałem pracować, używając widły i grabie, bo były to takie czasy, a on sobie traktorkiem jeździ. koma, ma tak tylne, wysokie, że jest wyższe ode mnie. Mówię, Boże, co się z tym światem stało? Musiałem ciężko pracować i bardzo łatwo jest te wszystkie klimaty przenieść w życie Chrystusa. Jezus mówi, Grzegorz, odpoczywaj. Mam dla Ciebie mnóstwo roboty, ale jak będziesz ze mną, to będziesz torpedą. Bóg mówi, jak będziesz ze mną, to dam Ci siłę. Jak będziesz ze mną, to będę cię uwalniać. Dlaczego? Bo jest roboty dużo. Jest huk roboty, za przeproszeniem. Ale nie dlatego, że ty musisz, że tak trzeba, nie dlatego, że ci pastor w brzuchu, brzuchu boruje, ale dlatego, że kochasz Chrystusa i nie jesteś w stanie o, po prostu stanąć z boku i powiedzieć nie. Gdy jesteś z Jezusem, to pojawia się w naturalny sposób pozytywna odpowiedź i dopominasz się, aby odgrywać pewną rolę w tym byciu narzędziem chwały bożej na tym świecie. Narzędziem chwały Bożej na tym świecie. Bóg nas wyprowadził z ciemności do swojej światłości, abyśmy rozgłaszali Jego wspaniałość. Bóg nam daje te wszystkie wspaniałe określenia, abyśmy rozgłaszali Jego wspaniałość. I my mamy to w duchowych genach. Ty możesz to ujawniać. Gdy jesteś z Jezusem, to, jak, to jesteś, jesteś jak ksero podłączone do prądu. Wyjdzie z tego piękne zdjęcie, zwłaszcza gdy jest dobry toner, różnokolorowy. Wyjdzie piękne zdjęcie. Gdy jesteś podłączony do Boga, uda się każda sprawa i gdy się przewrócisz tysięczny raz, tysiąc pierwszy staniesz i mówisz z Bogiem mogę. To jest nasze dziedzictwo, nasze powołanie. Dlaczego mówię to 2 września? Bo wróciliśmy z urlopu. Być może jesteście w stanie depresji po urlopowej, bo... Huk roboty przed Wami, to chcę wam powiedzieć: Wy możecie. Wracajcie do szkoły i bądźcie tymi, którzy są nośnikami tych pięknych określeń. Wracajcie do życia i pamiętajcie, że jesteście wyrwani z ciemności, postawieni w światłości i chcecie głosić chwałę tego, który jest dla Was niesamowitą miłością. On jest tatą, ojcem, najlepszym z przyjaciół. On błogosławić chce ciebie i mnie i zaprasza nas do siebie. Eee, miło tak popatrzeć, że jest nas więcej po wakacjach. On chce. Dlatego będziemy chcieli mieć taki czas chwil modlitwy. Chciałbym, abyśmy mogli powstać. Zadam pytanie, czy chcesz się zgodzić z tym, że jesteś znakiem obecności i mocy Boga? Ja wiem, że teraz chcesz ze mną dyskutować, być może przekomarzać się, być może masz frustrację, dużo porażek i potknięć, ale pytam się Ciebie, czy chcesz zgodzić się z tym, z tym jednym? Że jesteś znakiem obecności i mocy Boga. Czy chcesz pogodzić się z tym faktem i powiedzieć: Tak, Panie, zgadzam się i wybieram od dzisiaj bycie z Tobą, by później to wyjście w życie było pełne chwały? Proszę, nie odtrącaj tego przesłania. Ono jest proste. Ale tu nie chodzi o prostotę słowa. Tu chodzi o osobiste doświadczanie tego w swoim życiu. Zechciej pogodzić się z tym faktem i pozwól, będąc z Chrystusem i w Chrystusie, aby całe to piękno tego, tej chwały Bożej płynęło przez ciebie. Bo Bóg ci dał DNA, które może to czynić, bo Ty masz w sobie to coś w Chrystusie udzielone. Ty możesz, ja przychodzę i w imieniu Jezusa Chrystusa proszę Ciebie i błagam, przyjmij to przesłanie, bo ono jest do Ciebie. Przyjmij to przesłanie. Przyjmij to przesłanie, bo Bóg mówi do Ciebie, mówi: Przychodzę i upominam się o Ciebie. On stoi dzisiaj przy Tobie, dotyka Twojego serca, przenika Twoje myśli i mówi: Przyjdź, odpocznij we mnie. Przyjdź, odpocznij we mnie. Oto ja przychodzę, mówi Bóg, aby wypełniać Ciebie nową siłą. Oto ja przychodzę, mówi Bóg, aby podnosić Ciebie z kolan. Oto ja przychodzę, mówi Bóg, aby dać Ci moc iść do przodu. Ja jestem. Jestem szefem wszystkich szefów. Poza mną nie ma żadnego innego szefa. Ja jestem, mówi Bóg. I oto dzisiaj Bóg przychodzi i zatacza ognisty krąg wobec, wokół ciebie i mówi: Oto czas, abyśmy porozmawiali. Rozmawiaj z Nim. Drogi nasz Ojcze, my dziękujemy z całego serca za to niezwykłe powołanie, które, Boże, dałeś nam w Chrystusie, że dołączyłeś nas do krzewu winnego, do nowego Izraela i teraz z mesjańskimi Żydami, my z Pogan możemy wspólnie, razem nosić wspaniałe, Boże prerogatywy i przywileje, i że możemy również być świadkami Twojej chwały. Oto dzisiaj przynoszę każdą osobę, która głęboko w sercu łuka i szuka ciebie. I proszę Cię, abyś ty wypełniał każdą tę osobę swoimi cudownymi, nowymi rzeczami. Panie, odnawiaj miłość. U uwalniaj z frustracji, z cynizmu, ze zgorzknienia, z porównywania się, z wysiłków udowadniania, kim to ja nie jestem, i pozwól Panie odetchnąć i powiedzieć: Panie, jestem w Tobie. Wołam do Ciebie teraz: błogosław każdą osobę. Zapraszam naszych dusz pasterzy, abyście mogli wyjść tutaj. Jeżeli z już powodu odczuwasz, że Bóg mówi do ciebie i chciałbyś doprowadzić rzecz do końca, czy chciałbyś doprowadzić rzecz do końca, proszę wyjść i módl się z osobą, która Ci będzie towarzyszyć, która będzie Cię prowadzić w imię Chrystusa. I niech ten dzień staje się dniem przełomu dla Ciebie, miejscem doświadczenia głębokiego, mocnego posilenia w Bogu. Amen. Cieszymy się, że jesteście z nami i że możemy dzielić się z Wami Bożym Słowem także online. Jeśli to dzisiejsze przesłanie dotknęło Waszego serca, możecie nam o tym opowiedzieć, pisząc na adres online.scehpółnoc.pl. A jeżeli podoba Wam się to, co robimy i chcecie pomóc nam się rozwijać, możecie to zrobić. Wejdźcie na naszą stronę internetową i przekażcie dowolną kwotę na konto SCH Północ z dopiskiem Multimedia. Cieszymy się, że jesteście z nami i do zobaczenia za tydzień.